Dzień 40. Grupy wspólnotowe i wzrost Kościoła. Społeczność wierzących pełni ważną funkcję w ich duchowej, emocjonalnej, a nawet fizycznej odnowie, której Bóg pragnie, aby każdy z nas doświadczył. Wzrost powinien, a nawet musi być celem każdej chrześcijańskiej grupy wspólnotowej. Jeżeli dana grupa nie rozwija się, to nie funkcjonuje zgodnie z Bożym zamiarem. Pamiętajmy, że chrzest Duchem Świętym jest potrzebny zarówno do dalszego osobistego rozwoju duchowego, jak i do rozpowszechniania Ewangelii. Weźmicie moc Ducha Świętego, która stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Działalność apostołów, 1 rozdział, 8 wiersz. Dlatego też osoby niewierzące lub niebędące członkami Kościoła powinny uczestniczyć w spotkaniach grupy wspólnotowej. Koniecznie powinniśmy być zaangażowani w pozyskiwanie innych dla Chrystusa ze względu na nasz własny rozwój duchowy. Powinniśmy osobiście zwrócić uwagę na Boże zlecenie. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Księga Rodzaju, 1 rozdział, 28 wiersz. W dziele pozyskiwania dusz Bóg mógł użyć aniołów, jednak tego nie zrobił. Dlaczego? Ponieważ wie, jak ważne jest dla naszego osobistego zaangażowania w to wielkie dzieło Boże. Ellen White tak to skomentowała. Jeśli będziesz wykonywał pracę, którą Chrystus wyznaczył dla swoich uczniów i będziesz zdobywał dla Niego duszę, będziesz odczuwał potrzebę głębszego doświadczania i lepszego poznania boskich spraw i będziesz pragnął i łaknął sprawiedliwości. Będziesz zanosił prośby do Boga, twoja wiara zostanie wzmocniona, a twoja dusza będzie sięgała coraz głębiej, aby pić ożywczą wodę ze źródła zbawienia. Napotkane przeciwności i próby będą kierowały cię do Boga i do modlitwy. Będziesz wzrastał w łasce i poznaniu Chrystusa i zdobędziesz bogate doświadczenie. Z książki Pokój, za którym tęsknisz. Wsparcie udzielone przez grupę wspólnotową odgrywa istotną rolę w naszych wysiłkach, mających na celu dotarcie do innych ludzi. Członkowie grupy modlą się za tych, do których wyciągamy dłoń. Rady udzielone przez osoby bardziej doświadczone w pozyskiwaniu dusz są dla nas niezwykle cenne. Duchowi ojcowie i matki w danej grupie są Bożymi narzędziami wspierającymi tych, którzy mają mniejsze doświadczenie w prowadzeniu bliźni do Chrystusa. Grupa wspólnotowa stanowi wspaniałe otoczenie dla osób poszukujących Boga, ponieważ znajduje się w niej miłość i troskę i pełną akceptację. Jest to środowisko, w którym Duch Boży może w potężny sposób działać, by nawrócić ich do Chrystusa. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że Kościół rozwijał się szczególnie wtedy, gdy pierwsi chrześcijanie trwali we wspólnocie. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 46-47. Bóg pełni posługę zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, którzy uczestniczą w spotkaniach grupy wspólnotowej. Czyni to za pomocą owocu i darów Ducha Świętego. Środowisko małej grupy wspólnotowej zmienia całkowicie tradycyjną, bezosobową formę ewangelizacji, polegającą na docieraniu do nowych osób drogą korespondencyjną. Istotą grupy wspólnotowej jest bliska i serdeczna więź międzyludzka. Niewierzący poznają nawet prawdy biblijne i praktyczny wymiar chrześcijaństwa, mogąc liczyć na pomoc i wsparcie bardziej doświadczonych członków grupy. Znajdują się oni w zbawczym otoczeniu, które sprzyja ich osobistemu rozwojowi duchowemu. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Jakie dwa zadania stoją przed autentycznymi chrześcijańskimi grupami wspólnotowymi?
Wymień kilka sugestii, jak grupa wspólnotowa może skutecznie docierać do osób spoza grupy, niosąc poselstwo o Chrystusie. Jak planujesz włączyć się w aktywność rozwijającej się grupy wspólnotowej, by być użytym przez Boga do dzielenia się Chrystusem z innymi ludźmi? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej wylewał na was swojego Ducha Świętego, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg sprawił, abyście stali się częścią rozwijającej się grupy wspólnotowej i zostali użyci przez Niego do dzielenia się Chrystusem i z innymi ludźmi. Osoby na naszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie, i wasi córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Księga Joela, 3:1. Spraw, abyśmy modlili się o wylanie wczesnego i późnego deszczu Ducha Świętego. Objaw przez nas dary swojego ducha i użyj nas do uwielbienia Twojego imienia. Objaw swoją moc wśród nas i w naszej społeczności, aby wielu poznało Ciebie jako swojego Boga i Zbawiciela. Dziękuję. Koniec.